Od razu na początku odcinka muszę przyznać się do jednej rzeczy. Otóż jest to chyba pierwszy raz, odkąd tworzę hotelogię, gdy nie zacząłem nagrywać materiałów od razu po przyjeździe. Dlaczego? Otóż trafiłem do miejsca tak idyllicznego, że bardzo mnie ono zachwyciło i rozleniwiło. I musiało minąć kilka dni, abym chwycił za aparat. Witajcie w La Coppa Asciano, Toskania. La Coppa to agroturystyka prowadzona przez Angelę i Paola, znajdująca się na południowy wschód od Sieny. Tak naprawdę pośrodku niczego, bo dookoła tylko pola i zieleń, cisza i spokój. Ale taka też jest La Coppa, ona żyje własnym życiem. Czasami jest gwarnie, ze względu na przykład bawiących się dookoła gości, a czasami spokojnie i bardzo leniwie. Goście zresztą mają do dyspozycji kilka pokoi położonych w budynkach głównych. One są bodajże od dwuosobowych po sześcioosobowe. My akurat, ponieważ jesteśmy grupą pięciu osób, mieszkamy w tym największym. Ale nie same pokoje są najważniejsze, bo to nie w nich toczy się życie. Sercem La Coppy jest budynek restauracyjny, czyli taki główny budynek położony przy basenie. To tutaj spotykamy się na wspólne kolacje, które gotuje Angela. To tutaj przesiadujemy, to tutaj czytamy książki. To obok jest również ten piękny basen, w którym możemy schłodzić się podczas wyjątkowych upałów. Ja zresztą rozpocząłem dziś nagrania o 6 rano, bo o godzinie 10 temperatura jest już tak wysoka, że nie da się myśleć już o niczym innym, jak tylko o relaksie. No i temu beztroskiemu relaksowi przez całe dnie się tutaj oddajemy. Już za 2-3 godziny na miejscach dookoła basenu pojawią się goście. Ale nie mam tutaj do czynienia z przeludnieniem, bo La Coppa jest w stanie przyjąć maksymalnie kilkanaście osób. W związku z tym nie ma walki o leżaki czy o wolne miejsca. Co więcej, goście przebywający w La Coppie są mało inwazyjni, przynajmniej podczas naszego turnusu. Oczywiście czytają, leżą, śmieją się, bawią, grają, piją, ale zawsze zwracają uwagę na samopoczucie pozostałych gości. Więc dla mnie jest to po prostu genialne. Według mnie La Coppa ma dosłownie wszystko. Sympatyczne położenie, piękne widoki, doskonałą kuchnię i ten przeuroczy basen. No czego chcieć więcej? Przyjechaliśmy do Włoch podczas największych upałów, a temperatura sięga nawet 45 stopni, więc jak się domyślacie, bez basenu byłoby ciężko. Ale La Coppa jest ogólnie świetnie przemyślana, bo jest też sporo przestrzeni zacienionych, takich jak ta obok basenu. Tutaj wieczorami jada się wspólne kolacje, a za dnia można spokojnie odpocząć.
Wydaje mi się, że jedną z najpiękniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o La Coppa, jest poczucie wspólnoty. Czemu ono się objawia? Oprócz tego, że spędzamy czas razem dookoła basenu, to możemy również wspólnie jadać, bo codziennie o godzinie 20:30 Angela i Paolo organizują kolację. Koszt takiej kolacji to 25 euro na osobę, ale uwierzcie mi, że są to najlepiej wydane pieniądze, bo w tej cenie dostajemy primi piatti, secondi piatti i dodatkowo jeszcze deser. Ach, co więcej, butelka wina na dwie osoby, no i woda. I wszystko jest naprawdę genialne. Przy tym stole, który jest dosłownie przede mną, codziennie jemy wspólne śniadania. Sami je przygotowujemy, ale jest to żaden problem, bo w lokalnym supermarkecie znajdziecie wszystkie produkty niezbędne do stworzenia każdego posiłku. Teraz, najedzeni, ruszamy zwiedzać. Co prawda temperatura niebezpiecznie rośnie, ale skoro jesteśmy w Toskanii, to szkoda byłoby się nie ruszyć na oglądanie krajobrazów, nawet mieszkając w tak przepięknym miejscu. Ale skoro przez cały czas tutaj jestem, to pozwólcie, że pokażę Wam to nasze mieszkanie. Apartament Le Gemme może pomieścić do 6 osób, bo są tutaj 3 odrębne sypialnie. Jedna z nich ma łóżko podwójne, a te dwie pozostałe mają łóżka pojedyncze, które można spokojnie łączyć. Co więcej, mamy tutaj 2 łazienki, co okazuje się być bardzo przydatne, kiedy podróżujemy w takiej grupie. No i oczywiście część wspólna, czyli salon, aneks kuchenny i część jadalniana. Uwierzcie mi, że nie czuć tutaj tłoku czy ścisku nawet przez minutę, bo ta przestrzeń jest bardzo przyjemna, no i jest też spora. No okej, ale przestrzeń przestrzenią, a teraz czas pozwiedzać. Volterra położona jest na wysokości 555 metrów nad poziomem morza i uznawana jest za jedno z najpiękniejszych miejsc w Toskanii. To miasto pochodzenia etruskiego mawia się, że jest miastem wiatru i kamienia, bo po pierwsze tutaj podobno spotykają się wiatry ze wszystkich stron świata, a po drugie słynie z wydobycia alabastru. W związku z tym krótki spacer, no i ruszamy dalej. Thank you.
ale sobie wybrałem dzień na zwiedzanie. 40 stopni w cieniu, żar się z nieba leje, a mnie wyparowują resztki mózgu. Ale na szczęście w San Gimignano, które określane jest mianem średniowiecznego Manhattanu ze względu na liczbę wież, jest sporo cienia. Jest też tutaj sporo piękna, w związku z tym można zwiedzać. Czas opuszczać La Coppe i robię to z ciężkim sercem, bo spędziłem tutaj tydzień z przyjaciółmi i był to tydzień przepełniony poznawaniem nowych smaków, nowych krajobrazów i nowych ludzi. I wszystko to było naprawdę genialne. W związku z tym uwierzcie mi, że jeżeli będziecie mieli szansę, to przyjedźcie tutaj, bo naprawdę warto. Zachęcam Was też do subskrybowania Hotelogii i komentowania i lajkowania naszych filmów.